Sezon żeglarski jeszcze nie rozpoczął się na dobre, a już na jeziorze Wigry doszło do pierwszej w tym roku wywrotki. Żaglówki, których nie da się wywrócić, nie istnieją. Wystarczy większy podmuch wiatru i uderzenie fali. Przestrzegają ratownicy z wodnego pogotowia ratunkowego. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 3 dni temu. Z wywróconej do góry dnem Omegi wypadły 2 osoby. 37-letni mężczyzna oraz 53-letnia kobieta. Suwalscy woprowcy przetransportowali poszkodowanych na brzeg i przekazali ratownikom medycznym. O okolicznościach, w jakich doszło do zdarzenia, mówi wiceprezes WOPR-u. Tutaj w tym przypadku, tak jak relacjonowała później pani Sternik, mówiła, że po prostu dostali silny podmuch wiatru, no i łódkę przywróciło. No, jeżeli chodzi o właśnie warunki pogodowe właśnie w tym dniu, dosyć był silny wiatr i w tym miejscu właśnie to miejsce, tak zwane Ploso. Tamten wiatr ma możliwości dosyć duże, żeby się rozpędzić. No i jeżeli ktoś wypływa z jakiegoś zacisznego miejsca, z jakiejś zatoczki, czy gdzieś kończy się las, no dostaje taki silny podmuch w żagle. Stabilna łódź i wieloletnie duże doświadczenie sternika i żeglarzy mogą zawieść, gdy mamy do czynienia z takimi żywiołami jak woda i wiatr. Jakie środki musi przedsięwziąć załoga, by rejs nie był ich ostatnim w życiu? To trzeba wkalkulować, no, że łódki pływają, tym bardziej żaglówki, one przewracają się, także tutaj na to nie ma jakiejś tam receptury, przede wszystkim jeżeli chodzi o bezpieczeństwo człowieka, więc powinien przede wszystkim pamiętać o tym, żeby nie doszło do nieszczęścia, czyli zakładanie kamizelek asekuracyjnych i na to my zawsze zwracamy uwagę i uczulamy wszystkich. Odbiór jest często taki, no, bardzo nie do końca przyjmują tą wiadomość, że kamizelka może komuś życie uratować. Ona przeszkadza, bo to w międzyczasie ktoś się wysmaruje olejkiem, jak ładna pogoda i się upala. Wszystkie praktycznie przypadki, które mieliśmy w latach poprzednich, gdzie było wypadnięcie z łodzi i dochodziło do nieszczęść, to praktycznie, żeby te osoby miały na sobie kamizelki asekuracyjne, na pewno tych nieszczęść by nie było. W roku ubiegłym na naszym terenie doszło do 7 żeglarskich utonięć, których, jak podkreśla nasz rozmówca, można było uniknąć.